Siedem sztuk wyzwolonych było podstawą kształcenia w czasach starożytnych. To było to słynne Encyclos Paideia, czyli krąg pewnych nauk, które miały przygotować człowieka, młodego człowieka do życia. I w ramach siedmiu sztuk wyzwolonych, z jednej strony mamy trzy sztuki, które zajmują się słowem, czyli gramatyka, dialektyka i retoryka. Z drugiej strony mamy cztery nauki, które zajmują się liczbą. I tutaj jest arytmetyka, astronomia, geometria i muzyka. W tym nagraniu postaram się omówić pokrótce te kwestie. Nie będę wchodził zbyt głęboko w jakieś szczegóły, dlatego że kwestie bardziej takie złożone omawiam w ramach takiego specjalnego kursu. I tutaj zachęcam, żeby się tym zainteresować. Namiary na ten kurs umieściłem pod tym nagraniem. Mamy zatem trzy sztuki wyzwolone w ramach trivium, które operują słowem, nazwijmy to tak. I tutaj od razu pewna uwaga. Mówi się ogólnie o siedmiu sztukach wyzwolonych, siedmiu sztukach ludzi wolnych, ale z drugiej strony to jest kwestia bardziej złożona, bo już w starożytności zwracano na to uwagę, że są tak naprawdę trzy sztuki, a nawet niektórzy twierdzili, że tylko dwie, a cztery są nauki. Za sztukę uważano gramatykę i retorykę, a za i też dialektykę, ale no niektórzy uważali, że już dialektyka jest nauką. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że no sztuka jak gdyby tworzy coś i tutaj mamy do czynienia z pewną, jak gdybyśmy powiedzieli, dozą swobody, wolności. Człowiek tworzy coś nowego i jeżeli tworzy coś od siebie, można by tak powiedzieć, no to to jest sztuką. A jeżeli on tylko odtwarza rzeczywistość, odkrywa coś, co jest gdzieś tam już zapisane, no to wtedy mamy do czynienia z nauką. I dlatego tutaj uważano tak, że nauki matematyczne to są episteme, czyli właśnie nauki, a trivium to są techne, czyli sztuki. Czyli mamy tutaj gramatykę, dialektykę i retorykę. Gramatyka, można by dzisiaj powiedzieć, że jest to literatura, która ma swoją metodę. Dialektyka uczyła z kolei sposobu myślenia, więc z jednej strony poznawaliśmy jakiś tekst, a teraz mamy na podstawie tego tekstu nauczyć się rozumnie myśleć, wyciągać jakieś wnioski. I w końcu retoryka miała za zadanie przekonać innych do naszych argumentów. I to było to słynne trivium w takim wielkim skrócie. Czwórdroże z kolei, czyli te cztery nauki, dzisiaj, jak to się dzisiaj mówi, matematyczne, obejmują, przypomnę, arytmetykę, muzykę, astronomię i geometrię. I tutaj mamy z kolei taką wariację nad liczbą, byśmy powiedzieli. Jeszcze zanim przejdę dalej, taka ciekawostka. Matema to nauka, lekcja. Później bardzo często w historii, już tak bliżej naszym czasom, uznano właśnie matematyki jako za, czasami jako, uznaje się jako za jedyne nauki, odrzucając tamte. To jest dosyć bardziej skomplikowane zagadnienie, o którym można by mówić dłużej. Ja może kiedyś zreferuję ten temat, ale tutaj chciałbym tylko na to zwrócić uwagę, że nauki matematyczne, gdy zaczęły dominować, to od razu za nim poszła cała ta kwestia empirii. Prawda jest poznawana tylko na podstawie doświadczenia, że nie można do niej dojść na zasadzie logicznego, spekulatywnego myślenia. I to są tego konsekwencje. Arytmetyka była taką najważniejszą nauką matematyczną, bo ona jak gdyby dawała narzędzie innym naukom matematycznym. O muzyce, która zajmuje się właśnie taką proporcją w liczbach, ale też geometrii, która
która zajmuje się przestrzeniami, no i czy tam astronomii, która zajmuje się ruchem planet, powiedzmy, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko wiązało się z liczbą i arytmetyka jak gdyby była tutaj nauką podstawową, która daje tym innym naukom możliwość działania. Bardzo ciekawa jest kwestia muzyki, bo to muzyka zaliczana jest, proszę zauważyć, do nauki, nawet nie do sztuki. Dzisiaj muzyka to nam się kojarzy no, ze sztuką. To jest dziedzina sztuki, tak jak plastyka, powiedzmy, czyli malarstwo, jak rzeźba i muzyka, film jeszcze teraz dochodzi. Takie mamy wyobrażenie dzisiaj o sztukach. A oto okazuje się, że muzyka nie jest nawet sztuką, taką jak retoryka, ale jest nauką. I z czego to wynika? No dlatego, że muzykę uznawano za naukę o pewnej harmonii i proporcjach liczb. Najpierw mówiono o harmonii, która występuje we wszechświecie i wtedy mówiono o muzyce sfer, o muzyce kosmosu. Mówiono też o muzyce humana, muzyce człowieka, kiedy tam dusza i ciało jest w odpowiednich proporcjach, harmonijnie ze sobą, jak gdyby tak byśmy powiedzieli, zestrojona dusza z ciałem. W kontekście mamy tutaj do czynienia z taką muzyką już niesłyszalną, bo oprócz tego jest muzyka instrumentalna, słyszalna, ale muzyka sfer, muzyka kosmosu i muzyka człowieka jest muzyką no, niesłyszalną, jest muzyką liczb. Ją widzi umysł, a nie zmysły. I to jest tutaj ciekawe, że muzyka zajmowała się właśnie kwestią proporcji liczb i w związku z tym była zaliczana do nauki. Mamy zatem te 7 podstawowych sztuk wyzwolonych, sztuk wolnych. One są wolne dlatego, że z jednej strony były przeznaczone dla osób wolnych w sensie społecznym, ale też w innym takim znaczeniu, że no człowiek wolny to jest właśnie ten, który ma tę podstawową wiedzę. Ale też człowiek wolny to dlatego, że w takim sensie też, jak mawiał Kasjodor, że to jest człowiek, który jest człowiekiem księgi, liber. I tak w wielkim skrócie można by przybliżyć osobom, które nie są może w temacie, ideę tych 7 sztuk wyzwolonych. To są właśnie te podstawowe nauki, od których zaczynało się szkolnictwo i które później w różny sposób ewoluowało do czasów współczesnych.